Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok. Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym programie opowiemy o powstaniu w getcie białostockim w 1943 roku w sierpniu. Zwykle nie mamy możliwości dłuższego opowiedzenia o tym dramatycznym wydarzeniu ze względu na to, że nasza audycja nie ukazuje się w momencie, kiedy obchodzimy rocznicę wybuchu powstania i likwidacji tegoż powstania w getcie. Dzisiaj mamy okazję, naszym gościem jest dr Michał Trębacz z Muzeum Żydów POLIN w Warszawie. Jak ważne było to wydarzenie, bo wiem, że było niesamowicie dramatyczne i uczestnicy powstania w getcie, wywołując je, nie mieli żadnych szans na zwycięstwo. Powiedzenie o tym, jak było jakieś wydarzenie historyczne ważne, jest pewnie bardzo trudne do zdefiniowania i do powiedzenia, bo inne znaczenie będzie miało ono dla innych osób. Inne znaczenie będzie miało ono w różnym czasie, w którym pytamy, w różnym kontekście, w różnym miejscu. Jeśli pytamy o powstanie w getcie białostockim i wpisujemy je w ogóle w tę całą sieć, w całą liczbę zbrojnych zrywów Żydów w gettach w trakcie niemieckiej okupacji, to pewnie miało ono takie znaczenie istotne zaraz tuż po wojnie, kiedy to doświadczenie pustki, straty ogromnej, która się dokonała na ziemiach polskich, wymordowania całej społeczności niemal żydowskiej, która zamieszkiwała te ziemię, miało znaczenie to, że pokazywano tych, którzy przeciwko tej machinie śmierci, która została przez Niemców rozpętana, protestowali czynnie. Wówczas dla powszechnej świadomości ludzi niezrozumiałe było to, jak można czegoś takiego dokonać i jak może nie dokonać się jakiś akt protestu w obliczu tych wydarzeń. I takie wydarzenia jak te z Białegostoku z sierpnia 1943 roku urastały do rangi bardzo ważnych, znaczących dla Żydów, znaczących dla społeczności żydowskiej w ogóle wydarzeń. Przywódcy tych zrywów stawali się bohaterami. Teraz, lata później, patrzymy już na to wydarzenie z perspektywy. Patrzymy z perspektywy tego, co wiemy o zagładzie, co wiemy o mechanizmach zagłady, co wiemy o okolicznościach, w których ona się dokonywała, o możliwościach, w jakich ludzie funkcjonowali. Wiemy więcej dzięki temu, że potrafimy lepiej zrozumieć też psychologię tego, co się działo z ludźmi w tamtym momencie, w określonym miejscu również. I to powstanie przestaje być aż tak kluczowym. Ono jest kluczowe w kontekście komemoratywnym, w kontekście upamiętniania, ale jeśli mówimy o historii Żydów w trakcie zagłady, to widzimy szerszy proces, widzimy zjawiska, które zyskują coraz więcej zainteresowania badaczy, ale też zainteresowania takiego powszechnego. Zaczęto w pewnym momencie bardziej interesować się tym, jak wyglądało rzeczywiście życie codzienne. Ale przede wszystkim kategoria oporu, która zaraz po wojnie bardzo często była ograniczana właśnie do tego, o czym mówimy, mówiąc o zbrojnych zrywach, zbrojnych buntach, zaczęła być zmieniana. Zaczęto dostrzegać to, jak szeroka skala jest tego, czym jest bunt. Zaczęto mówić o czynnym i biernym buncie, o czynnym i biernym oporze wobec Niemców. Więc ta kategoria buntu się rozszerzyła, ale też rozszerzyła się kategoria tego, jakie zachowania uznajemy za heroiczne w danych okolicznościach i kogo za bohaterów możemy uznawać. Więc trochę więcej wiemy i trochę inaczej na to patrzymy teraz z perspektywy czasu. I tak jak powiedziałem, myślę, że w kontekście takiego upamiętniania, to, że w getcie białostockim doszło do powstania, jest nam łatwiej zapewne upamiętniać to wydarzenie, bo w niektórych ośrodkach nie upamiętniamy powstania. W dużych gettach, takich jak na przykład w Łodzi, nie możemy upamiętnić powstania, bo do tego powstania de facto nie doszło. Upamiętniamy akcję ostatecznej likwidacji getta, co jest takim zabiegiem dość kłopotliwym, jeśli chodzi o to, co upamiętniamy wtedy. Bo upamiętniamy ofiary, ale upamiętniamy te ofiary w sytuacji, w której mówimy o deportacji i ostatecznej likwidacji getta przez Niemców. Więc to, że w niektórych ośrodkach dochodziło do zbrojnych zrywów, to na pewno ułatwia nam upamiętnianie tego i ułatwia nam jakieś takie nawet powierzchowne, ale też bardzo ważne, myślę, rozumienie tego, co się z Żydami działo w czasie II wojny światowej. Getto białostockie było jednym z większych. Jak duża była liczba tych, którzy sięgnęli po broń? W momencie likwidacji w getcie w Białymstoku jest około 25 tysięcy osób, a bojowców jest około 200. Liczymy, że około 200 było bojowców zgrupowanych w
w jednej organizacji bojowej, która jednak powstała właściwie miesiąc przed ostateczną likwidacją getta, o czym ci bojowcy nie wiedzieli, jednocząc się w tamtym momencie. Więc mówimy o bardzo małej grupie, ale jeśli chodzi o Białystok i o getto białostockie, no to mówimy o bardzo specyficznej sytuacji, bo mówimy o sytuacji, w której również duża część tych osób, które w organizacji bojowej była zaangażowana, nie decydowała się na to, żeby stawiać opór Niemcom w getcie, tylko decydowała się, że lepszym rozwiązaniem będzie wyjście i walka w lesie, walka w partyzantce, że ona dawała lepsze szanse na to, żeby przeżyć, albo dawała lepsze możliwości tego, żeby się mścić, żeby walczyć, trudno to powiedzieć. Zmieniała też trochę perspektywę tego zrywu i tej decyzji o tym, żeby dokonać powstania i walczyć. W dużej mierze i bardzo wielu przywódców żydowskich w czasie II wojny światowej przeciwstawiała się przez długi czas czynnemu oporowi i akcji jakiejkolwiek kontrakcji wobec działań niemieckich, nawet tych najbardziej krwawych. Dlatego, że ludzie i ci przywódcy również nie wierzyli w całościowy proces zagłady Żydów. Nie wierzyli, że może dokonać się po prostu likwidacja całej społeczności. Myśleli często, że coś dokonuje się w mniejszej miejscowości, na mniejszą skalę, albo nie będzie dotyczyć wszystkich, co w Białymstoku również jest bardzo silne. Natomiast ci przywódcy, często starszego pokolenia, uważali, że taki bunt, taka akcja zbrojna, otwarty protest wobec zarządzeń niemieckich spowoduje jeszcze większe represje i spowoduje masowe represje i nie tylko na tych, którzy za broń sięgną czy walczyć będą, ale także wobec tych, którzy są zupełnie niewinni w tej sytuacji. I ten strach powodował, że oni się nie decydowali walczyć. I jak mówimy o Białymstoku, to mówimy o grupie, tak jak powiedziałem, 200 bojowców, około 150 opuściło Białystok i walczyło w lasach okolicznych. Natomiast mamy 25 tysięcy osób jeszcze na terenie getta. I oni w momencie wybuchu powstania nie walczą, nie decydują się na to, żeby wesprzeć w jakiś sposób bojowców, nie ukrywają się również. Nie doszło do czegoś takiego jak w getcie warszawskim, że to społeczeństwo cywilne, powiedzmy w cudzysłowie, szykuje się do oporu biernego, nieczynnego, ale do biernego. Szykuje sobie kryjówki, szykuje sobie bunkry, bo uważa, że uda im się przeżyć. Żydzi w Białymstoku z jakiegoś powodu, możemy się doszukiwać i próbować zanalizować, z jakiego powodu nie włączają się w te akcje, pomimo tego, że doświadczyli już deportacji. Oni sobie zdają sprawę pewnie z tego, że to jest deportacja na śmierć. I nawet jeśli trzymają się tej nadziei, że być może w ich przypadku, w przypadku Żydów, którzy tutaj przetrwali tak długo, kiedy większość skupisk żydowskich w okupowanej Polsce została już zlikwidowana, oni jeszcze żyją i żyli, a getto produkowało na potrzeby niemieckie, to być może im uda się ocalić, może ich akurat nie dotknie. I myślę, że w wielu przypadkach po prostu ludzie bardzo mocno trzymali się nadziei tego, że to nie nastąpił jeszcze ten moment, w którym oni muszą pogodzić się z tym, że ta deportacja oznacza śmierć. I myślę, że ten moment właśnie przeskoku takiego przejścia do czynnej akcji wobec Niemców, do walki czynnej z Niemcami, w wielu przypadkach jest trudne do pokonania. To jest bardzo duży przeskok psychologiczny, jakby mi się wydawało, jakbym mógł próbować to zanalizować. Bo sięgając za broń, trzeba się zdecydować, w getcie sięgając za broń, trzeba się zdecydować, że rzeczywiście tutaj nie ma nadziei, nie ma wyboru i się zginie po prostu w ten sposób. A ludzie nie chcą ginąć zwyczajnie. Nie chcą też sami, nie potrafią, nie chcą, nie umieją pokonać tej granicy, która była pomiędzy przeżyciem, bardzo malutką szansą na przeżycie, a tym, żeby zdecydować się, że rzeczywiście nie przeżyjemy, trudno, ale będziemy walczyć. I nie ma w tej postawie też nic gorszego i to należy jakoś bardzo mocno podkreślać, myślę, bo właśnie mówiąc o tym, że bojowcy są bohaterscy, że to są bohaterowie, zapominamy o tej całej skali osób, która za broń nie sięgnęła z wielu różnych przyczyn i myślę, że mamy bardzo łatwość taką dużą do tego, żeby szafować jakimiś oskarżeniami w stosunku do tych, którzy nie walczyli, którzy w konspirację żydowską jakoś się nie włączyli, którzy pozwalali się, tak jak mówiono, pozwalali się wywieźć do ośrodków zagłady. Sami Żydzi też częściowo tego nie rozumieli. Ci wtedy i ci później nie rozumieli tego, jak można było pozwolić się deportować, wywieźć na pewną śmierć i pozwolić się zamordować. Na to wiemy dopiero później, patrząc na źródła, patrząc na okoliczności, patrząc też na stan psychiczny przede wszystkim tych osób, o których mówimy, który pozwala nam lepiej zrozumieć, ale przynajmniej przybliżyć się do tego, żeby zrozumieć to, co się działo tutaj przed 80 lat. A za chwilę opowiemy o przebiegu powstania w białostockim getcie. Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok. Przypominam, że naszym gościem jest dr Michał Trębacz z Muzeum Żydów Polskich POLIN. Panie doktorze, jak przebiegało to powstanie? To powstanie w gettach
w ogóle dochodziło w momencie, kiedy miała nastąpić ostateczna likwidacja danego getta. Tak było w Warszawie, tak było w Będzinie, tak też było w Białymstoku, więc bojowcy nie mogli sobie wybrać tego terminu, kiedy do powstania dojdzie. Musieli wcześniej zgromadzić broń. I tutaj znowu mamy taki problem, ale też trudność, którą ja zauważam jako historyk, którą może historycy bardziej potrafią dostrzec, a której słuchaczom może być trudno zrozumieć, bo mówimy, używając w ogóle tych słów powstanie, walka, broń, używamy bardzo dużo terminologii takiej wojskowej. A tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z osobami, które przeszkolenia wojskowego nie miały, bo bojowcy i bojowczynie, bo mówimy o mężczyznach i kobietach, młodych osobach, które nie miały żadnego doświadczenia bojowego, nie miały doświadczenia w tym, jak prowadzić walki miejskie, nie miały doświadczenia w tym, jak posługiwać się bronią. Nie miały broni tak naprawdę takiej, która pozwalałaby im na prowadzenie jakiejś równorzędnej walki z Niemcami. Próbują szkolić się, ale nie mogą się szkolić tak, jakby się szkoliło normalne wojsko, czyli ćwicząc strzelanie, ćwicząc jakieś tego typu zadania, bo nie mogą tego robić. Muszą wszystko robić na sucho, można byłoby powiedzieć. Teoretycznie. Teoretycznie. Nie możemy więc mówić o tym, że jest to jakaś grupa militarna. To są tak naprawdę osoby, które decydowały się, że mogą sięgnąć za broń i mogą walczyć. Ale trudno powiedzieć, że były to osoby, które do tej walki były jakoś lepiej przygotowane. Więc to jest jedno. Drugie jest to, że no muszą z tymi swoimi brakami jakoś sobie radzić. Radzą sobie lepiej lub gorzej, to też nie od nich zależy. W warszawskim getcie udało się bojowcom dostać wsparcie ze strony polskiego podziemia, jakichś przeszkoleń. Mieli też osoby, które były po prostu w wojsku, potrafiły walczyć. No mamy tam dwie grupy. Jedną jest tych amatorów żydowskiej organizacji bojowej i drugich byłych wojskowych z Żydowskiego Związku Wojskowego, więc zupełnie inna sytuacja niż ta, z którą mamy do czynienia w Białymstoku. Więc są to osoby, które takiego przeszkolenia nie mają, które nie mają broni, które nie mogą sobie wybrać momentu, kiedy będą walczyć, nie wiedzą, jak do tego momentu się przygotować, nie mają doświadczenia, bo te informacje nawet, które napływają z Warszawy, one pewnie nie są tak szczegółowe, bo oni wiedzieli, że powstanie tam wybuchło, wiedzieli, że getto w Warszawie w kwietniu powstało i walczyło. Nie wiedzą, jak to było zorganizowane. Mamy też do czynienia oczywiście zupełnie z inną tkanką miejską, z inną zabudową w Białymstoku i w Warszawie, które zupełnie co innego umożliwiają. Przede wszystkim też mamy to, że skoro doszło do powstania w getcie warszawskim, to Niemcy są przygotowani, bo wiedzą o tym, że w Białymstoku jest organizacja podziemna żydowska. Wiedzą, że może dojść do jakiegoś rodzaju walk, więc są przygotowani i starają się zorganizować tę ostateczną akcję likwidacji w ten sposób, która uniemożliwi albo utrudni jeszcze bardziej zorganizowanie jakiejś akcji, kontrakcji ze strony Żydów, która by w jakikolwiek sposób mogła ich narazić na straty. Co więcej, mają doświadczenie tego też, że w akcji lutowej w 1943 roku nie było masowego oporu, natomiast były indywidualne przypadki oporu ze strony Żydów, wylania kwasu na niemieckiego funkcjonariusza, który przeprowadzał akcję czy innego rodzaju działania. Więc nie wybierają sobie momentu, zjednoczyli się bardzo późno, bo były wcześniej przez długi czas działające dwie osobne grupy, które nie współdziałały. Było to silne parcie, również to silne przeświadczenie o tym, że możliwość walki jest w lesie, która również pozbawiała części tych bojowców takich chęci do tego, żeby walczyć w getcie. Decydowali się na jego opuszczenie. Nie wybrali sobie momentu. Niemcy ten moment wybrali sami. Z 15 na 16 sierpnia otoczyli getto i 16 sierpnia w getcie pojawiło się ogłoszenie do ludności, żeby się w północnej części getta zbierać i stamtąd będą odchodzić transporty, które miały według zapewnień niemieckich iść do fabryk na Lubelszczyźnie. Ludność cywilna masowo zgłasza się do tych transportów. Stawia się na to polecenie wydane przez Niemców za pośrednictwem Judenratu. Bojowcy próbują przekonywać ludzi, żeby się nie decydowali na to, żeby nie szli do miejsc zbiórki. Nie udaje im się to, nie udaje im się spowstrzymać ludzi do tego, żeby w tej północnej części getta, gdzie jest dużo gorsza zabudowa, dużo niższa zabudowa, która utrudnia prowadzenie jakichś działań zaczepnych ze strony bojowców, nie udaje się żydowskiemu podziemiu powstrzymać ludność cywilną przed tym, żeby się gromadziła i muszą ad hoc decydować się na to, co chcą zrobić. Te wcześniejsze plany walki w innych części getta są zupełnie nierealne w tym momencie, więc decydują się na to, że wysadzą płot, wysadzą mur getta i stamtąd bojowcy udadzą się do lasu, przedostaną się do partyzantki, w ten sposób próbują walczyć. Udaje im się ten płot wysadzić rzeczywiście. Wcześniej sygnałem do rozpoczęcia powstania jest wzniecenie pożaru w innej części getta. Płot udaje się wysadzić, ale nie udaje się nikomu poza ten płot wyjść. Pierścień niemiecki, który otacza getto w tym miejscu również skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek działania. Padają strzały, te walki są bardzo krótkotrwałe i tak naprawdę później, po tym momencie początkowym walk, w których zostaje chyba rannych kilku Niemców, nie padają żadne ofiary, pomimo tego, że żydowscy partyzanci myśleli inaczej, to
mamy do czynienia już tak naprawdę z pojedynczymi aktami obrony, gdzieś w fabrykach broniących się Żydów, ale nie ma zorganizowanej akcji ze strony bojowców. A kiedy kilka dni później zostaje wykryty schron organizacji bojowej, gdzie 70 osób się ukrywało w tym bunkrze, no to zostają oni wszyscy wyłapani i zamordowani, co jeszcze bardziej osłabia morale walczących, kiedy dowiedzieli się o tym przywódcy podziemia żydowskiego, czyli Mordechaj Tannenbaum i Daniel Moszkowicz, to oni popełnili, prawdopodobnie popełnili samobójstwo na wieść o tej informacji. Jeszcze jakieś walki, pojedyncze akty czynnego oporu zdarzają się później, natomiast to powstanie trwało bardzo krótko, to był bardzo krótki zryw, gwałtowny, nieprzygotowanej i zaskoczonej okolicznościami organizacji. No i teraz możemy też zastanowić się nad tym, bo mówimy często o powstaniu i zestawiając je z jakimiś innymi zrywami zbrojnymi, z jakimiś innymi insurekcjami, no to możemy się zastanowić, skąd takie słowo w ogóle jest używane dla takich działań, które miały tak krótkotrwały charakter. Należy sobie zdać sprawę z tego, że Żydzi sami tego słowa nie używali dla określenia tego, co zrobili w sierpniu 1943 roku. Nie mówili tego ani w Warszawie, nie mówili tego również w Białymstoku. W Warszawie mówili o akcji, o obronie getta. W Białymstoku mówili o kontrakcji, takiego słowa używali, próbując jakoś skontrować w odniesieniu do tej terminologii niemieckiej akcjon. Próbowali znaleźć jakieś określenie, które będzie opisywało ich działania i z takiego słowa korzystali. Natomiast to nie zmienia tego faktu takiego, że nam to ułatwia lepsze zrozumienie tego, co działo się, że rzeczywiście było to działanie z pewnością heroiczne i było to działanie, które nie było pozbawione cech jakiegoś militarnego zrywu. I tak naprawdę wchodzenie w dyskusję, czy to było powstanie, czy nie było powstanie, nie ma sensu, bo było. Natomiast warto wiedzieć, że był to krótkotrwały zryw. Gwałtowny, krótkotrwały zryw. Też ze względu na to, że o czym powiedziałem wcześniej, czyli ze względu na te niesprzyjające okoliczności, ale też przeważającą siłę niemiecką i ich lepsze przygotowanie do tego, żeby akcję deportacyjną przeprowadzić. Zryw też mniej udany, czy który nie osiągnął takich rezultatów, na jakie liczyli bojowcy, ze względu na tę bierną postawę ludności, która nawet w momencie wybuchu powstania nie zaczęła się kryć, nie przeprowadziła niczego, nie dokonała niczego tak naprawdę na masową skalę, tylko czekała na to, co będzie się dalej z nimi działo. Te dramatyczne wydarzenia zakończyły się ostateczną likwidacją getta. Tak, getto zostało wtedy zlikwidowane. Do września trwały jeszcze wysiedlenia z getta, potem zostało na jego terenie małe komando żydowskie pozostawione, które zostało użyte do tego, żeby demontować fabryki, zdemontować sprzęt, wywieźć materiały, tak jak to było też organizowane w innych gettach, gdzie akcje likwidacyjne były przeprowadzane, na terenie pozostawała grupa, nieduża grupa, która miała po prostu uprzątnąć teren getta z tych najpotrzebniejszych, najbardziej cennych materiałów dla Niemców i je wywieźć gdzieś dalej, odtransportować, przygotować do transportu. A sam teren getta został zniszczony. I w ten sposób przebiegło to powstanie. Ważne było dla świadomości żydowskiej, ważne było dla Żydów, tworzącym się Izraelu. Państwo Izrael w ogóle powstawało w kontrze do tego, czym była diaspora, czym było rozproszenie żydowskie po świecie wcześniej. Ten nowy człowiek żydowski, który w Izraelu był, jego wizerunek był propagowany nowego Żyda, więc heroicznego, silnego, w kontrze do słabego przedstawiciela diaspory, był na pewno ważny. I ważne dla nich było również to, że bojowcami byli często przedstawiciele organizacji syjonistycznych, lewicowych organizacji syjonistycznych, czy tych prawicowych organizacji syjonistycznych. I to oni stawali się bohaterami dla mieszkańców Izraela. Też z tego powodu, o którym wcześniej mówiłem, czyli dlatego, że taka postawa jest dla nas lepiej, łatwiejsza do zrozumienia. Ona nie wymaga zbyt dużego wysiłku intelektualnego. Dzieje się krzywda, więc przeciwko tej krzywdzie próbujemy protestować, bo też nam pewnie tak się wydaje, że taka jest nasza natura i że takie odczyny byśmy dokonali, tak byśmy się zachowali w takich okolicznościach. Nam jest łatwiej zaakceptować to, żebyśmy byli jacyś heroiczni, dobrzy w takiej sytuacji, niż że zachowalibyśmy w taki sposób, który można w jakiś ambiwalentny sposób oceniać i który utrudnia ocenę jednoznaczną. Też łatwiej jest nam, wyrosłym w takiej kulturze, to zrozumieć. I było zrozumieć i myślę, że cały czas jest łatwiej zrozumieć to, że jest się bojowcem, że jest się powstańcem, niż że się nim nie jest. Że próbuje się przeżyć za wszelką cenę w inny sposób. Ale to okoliczności zmuszają do takiego wyboru i ci nieliczni, którzy wzięli broń do ręki tutaj w Białymstoku w sierpniu 1943 roku, można by powiedzieć, że byli swego rodzaju desperatami. Nie mieli żadnego wyboru, musieli albo się poddać, albo walczyć. Tak, no oni dokonywali wyboru, tak jak Marek Edelman powiedział, że dokonywali wyboru tak naprawdę tylko i wyłącznie swojej śmierci, a nie dokonywali jakiegokolwiek innego wyboru. Czyli wybierali śmierć na swoich warunkach.
Tak, wybierali śmierć od kuli niż śmierć w komorze gazowej. I to był ten cały dramat. Mimo tak krótkiego działania zbrojnego, to powstanie jednak jest ważne. Jak pan sądzi z punktu widzenia historycznego, z oglądu tej całej drugowojennej rzeczywistości w historiografii? Ja uważam, że w historiografii zagłady tak samo ważne jest powstanie, jak ważne jest trwanie getta, jak każdy inny moment. To jest jeden moment historyczny, do którego doprowadził jakiś ciąg wydarzeń, zbiegów okoliczności, przeróżnych czynników, które są same w sobie interesujące jako temat badań, jako historia, która się dokonała. Samo powstanie jako powstanie, jako działania zbrojne pewnie nie są jakoś szczególnie interesujące, no bo one są bardzo krótkotrwałe, bardzo chaotyczne, słabo opisane. Sama historia getta białostockiego, historia białostockich Żydów jest naprawdę fascynującym tematem, czy to w skali regionalnej, czy w skali ogólnopolskiej, czy nawet w skali światowej. Jest bardzo interesującym problemem. Nie chciałbym, żeby ona była ograniczana tylko do samego faktu powstania, ponieważ on był bardzo malutkim wycinkiem tej rzeczywistości, bardzo też małym wycinkiem tego, co działo się w czasie wojny, bardzo małym wycinkiem samej zagłady rozpoczynającej się tutaj w Białymstoku w 1941 roku, a kończącej się w 1943 roku. I trochę, jeśli byśmy się skupiali tylko i wyłącznie na tym jednym, to tracilibyśmy z oczu całą gamę postaw w trakcie zagłady, całą skalę tego, co tutaj się działo, jak ludzie myśleli o sobie, o swojej przyszłości, jak myśleli, że uda im się przeżyć, no bo to myślę, że wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy mieli, nawet ci bojowcy, którzy mówili, że idą się na pewną śmierć, to jednak no, chcieli z tego getta wtedy wydostać się do lasu, wydostać się do partyzantki, a nie zginąć na miejscu od razu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był dr Michał Trębacz z Muzeum Żydów Polskich POLIN. Lech Pilarski, do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.